Mamy piątek, 30 września. Witam Państwa, Paweł Sławiński. Rozpoczynamy przegląd tygodnia Choina24.pl. Policja prowadzi czynności mające na celu wyjaśnić śmierć 60-letniego mężczyzny w miejscowości Klępicz w gminie Moryń. Do tragedii doszło w czwartek 29 września. Według nieoficjalnych informacji w domu doszło do bójki pomiędzy dwoma braćmi. Jedna osoba została zatrzymana w tej sprawie. Ja mogę tylko powiedzieć, że w dniu wczorajszym w Klępiczu tak ujawniliśmy zwłoki mężczyzny lat 60, zwaną kutą klatki piersiowej. Jest zatrzymany do wyjaśnienia brat tego, który nie żyje i będą z nim przeprowadzane dzisiaj czynności, czyli będą prowadzone z nim czynności w kierunku wyjaśnienia tego zdarzenia. Na razie nie ma postawionych żadnych zarzutów i jest zatrzymany tylko do wyjaśnienia, nie pod zarzutem popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa. Choina będzie musiała zapłacić 650 tysięcy złotych zaległego podatku plus odsetki. Razem to około 900 tysięcy złotych. Do czasu ostatecznego wyjaśnienia kwestii spornego podatku gmina musi zabezpieczyć środki na ten cel. W środę podczas sesji Rady Miejskiej w Choinie radni wyrazili zgodę na ewentualne ustanowienie hipoteki na jeden z budynków urzędu. W gminnej kasie nie ma pieniędzy, a Choina znajduje się obecnie w trakcie realizacji programu naprawczego. Zaległy podatek został naliczony za sprzedaż stacji paliw w Krajniku Dolnym. W 2012 roku gmina sprzedała teren wraz ze stacją za 22 miliony złotych. Kierowca szkolnego autobusu stracił prawo jazdy i będzie musiał odpowiadać przed sądem za jazdę po alkoholu. 51-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Widuchowa, w stanie nietrzeźwości wiózł dzieci i młodzież do szkoły. Wpadł podczas policyjnej kontroli w ramach akcji Trzeźwy Poranek. Badanie alkomatem wykazało 0,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Choina przestanie być białą plamą na mapie w zakresie służby zdrowia. Trwa budowa dwóch nowych przychodni. W nowym obiekcie będą wkrótce przyjmować również lekarze z przychodni Salus. To bardzo dobre informacje dla pacjentów. Nowa przychodnia zdrowia z lekarzem pierwszego kontaktu powstaje na ulicy Odrzańskiej. Tutaj również będą przyjmować lekarze specjaliści. Trwa również remont w budynku dawniej przychodni kolejowej. Tam wkrótce zostanie przeniesiona przychodnia Salus, która jednocześnie rozszerzy zakres usług. Z kolei w dawnym internacie liceum przy ulicy Dworcowej przychodnią buduje starostwo powiatowe. Powstaną tam nowoczesne gabinety, w których przyjmować będą lekarze specjaliści ze szpitala powiatowego w Gryfinie. Fani dwóch i czterech kółek po raz kolejny w tym roku pojawili się na choińskim lotnisku, gdzie w minioną niedzielę odbył się zlot motoryzacyjny. Do Choiny zjechali nie tylko automaniacy z regionu, ale również z sąsiednich województw i Niemiec. Główną atrakcją były wyścigi na 1/4 mili. Dodatkowo można było zobaczyć pokaz driftingu w wykonaniu profesjonalnych kierowców, poczuć się jak motocyklista na symulatorze jazdy na jednym kole i przejechać się szaloną taksówką na dwóch kołach prowadzoną przez zawodowego kaskadera. Na jednej z pamiątkowych tablic, które niedawno zostały umieszczone na cmentarzu wojennym Armii Radzieckiej w Choinie, znajduje się poważny błąd w tłumaczeniu. Tak twierdzi pan Henryk Barszewski, tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i mieszkaniec Choiny. Prace na cmentarzu wojennym są prowadzone na zlecenie gminy, ale finansowane ze środków Instytutu Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Wojewody Zachodniopomorskiego. To właśnie ta pierwsza instytucja przysłała przetłumaczony tekst, który znajduje się na tablicach.
Po pierwsze, znajduje się tutaj napis polski, gdzie jest Armii Czerwonej. Nie rozumiem, skąd to takie pojęcie się wzięło, bo Armia Czerwona liczy się do okresu wojny domowej w Związku Radzieckim, potem jeszcze w wojnie bolszewickiej polsko-rosyjskiej, a wyzwalała Hojnę Armia Radziecka. I tak powinno być. Tak samo jest przetłumaczona wojną Krasnej Armii, co też powinno być Armii Radzieckiej, Sowieckiej Armii. Następnie brak tutaj jakiegokolwiek odstępu między tym i tym. I tutaj jeszcze występuje przestawienie liter. Na cmentarzu pochowanych jest ponad 4000 żołnierzy, którzy zginęli podczas walk w 1945 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego. Natalia oraz Olga to dwie przyjaciółki, które poznały się na studiach. Dziewczyny postanowiły wybrać się w podróż po Europie autostopem. Podróżniczki w te wakacje ruszyły w trasę z Polski do Portugalii. O swoich przygodach informowały na portalu społecznościowym Facebook. Wycieczka się udała i obie już dziś planują kolejne podróże. Wywiad i relację z podróży życia dwóch nastolatek można znaleźć na naszym portalu. Przyszliśmy sobie poboczem, o ile istnieje takie coś jak pobocze autostrady, 8 kilometrów do najbliższych bramek. No i tak idziemy i idziemy. Co jakiś czas powietrze z przejeżdżającego tira nas tak znosiło, ale trudno, wiesz, wszystkie modlitwy w głowie odmówione. I nagle słyszymy takie trąbnięcie za nami. Odwracamy się, a tu policja. I się okazało, że nie możemy tu być, wyobraź sobie. Powiedzieli, no, że coś niesamowitego. Nie możemy tu być. Ojeju. Wtedy po prostu nasze zdolności aktorskie uległy w gruzach. Łzy, no właśnie nie legły. Łzy praktycznie, wiesz, panika, że nie wiemy, co tu robimy. Ktoś nas tu wysadził. Boże, ratujcie. Więc wsadzili nas do auta. Na komisariat? Nie, na najbliższą stację benzynową. Kazali obiecać, że już nigdy nie będziemy chodzić po autostradzie. Dwukrotnie nam kazali to obiecać, tak żeby się upewnić. Przysięga była. Tak, uroczyście przysięgamy. I faktycznie uratowali nas wtedy bardzo mocno. Bardzo dobrzy policjanci. Tak. Także policja portugalska jak najbardziej na plus. Przez jedną sytuację. Czekaj, wybierz się jeszcze raz do Portugalii. Przedsiębiorstwo Pomoc Hojny jest wiodącym producentem wozów asenizacyjnych i rozsiewaczy w naszym kraju. Rocznie firma sprzedaje kilkaset maszyn rolniczych. W minionym tygodniu w podpoznańskich Bednarach odbywały się największe w Polsce targi rolnicze, w których nie zabrakło przedsiębiorstwa z naszego miasta. Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne Pomod powstało w 1946 roku. W latach 90. firma została sprywatyzowana. W tym roku Pomod obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia.
Na chojnińskim torze motokrosowym odbyły się zawody w ramach 8. rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Wystartowało około 180 zawodników na motocyklach krosowych i quadach. Wbrew pozorom, motocross to nie tylko męski sport. Kibice mogli zobaczyć również zmagania kobiet. Pełną fotorelację z zawodów oraz wyniki mogą Państwo znaleźć na naszym portalu w dziale Sport. Jest około 180 zawodników, także to jest dobry bardzo poziom i ciągle rośnie. Strefa nasza się rozrasta i jest coraz więcej zawodników. Była mistrzyni strefy. Klasa MX Quad Open, czyli nie ma podziału na kategorie licencji, tylko wszystkie jadą razem, czyli najwyższy poziom. Quadem jadę Yamahą 450, typową do quad crossu. Średnia prędkość około 60-70 km na godzinę, no z tym, że są podjazdy i bardzo ciasne zakręty, także no czasami dochodzi nawet do 100 km na godzinę, to bez problemu. W ramach obchodów 70-lecia istnienia Miejskiego Klubu Sportowego Odra Chojna odbył się mecz piłkarski z rezerwami Pogoni Szczecin. Na boisku lepsi okazali się goście, którzy wygrali 4-0 po dwóch golach Oskara Frygiera oraz bramkach Kacpra Michalskiego i Adriana Kołata. Odra Chojna to jeden z najstarszych i najważniejszych klubów w powojennej historii Pomorza Zachodniego. Został założony w 1946 roku pod nazwą Granica. Założycielem klubu i jednym z pierwszych zawodników był Angelo Andreatto. W 1949 roku klub został zgłoszony do rozgrywek B-klasy pod nazwą Leśnik. W 1954 roku miała miejsce kolejna zmiana nazwy i drużyna występowała jako spójnia. Od końca 1956 roku klub funkcjonuje pod nazwą Odra. W sobotę 1 października w Cedyni odbędzie się druga edycja festiwalu Cedynia na Okrągło. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane lokalne produkty z regionu. Nie zabraknie również spotkań z ludźmi kultury i sztuki oraz warsztatów. Początek wydarzenia o godzinie 11 na Placu Wolności w Cedyni. Ksiądz Marian Augustyn z Morynia zaprasza na charytatywne zawody sportowe rowerowo-biegowe do Przyjezierza. Impreza odbędzie się w niedzielę 9 października w ramach Dnia Papieskiego. Rowerzyści będą mieli do wyboru dwie trasy o długości 22 lub 48 km. Po starcie cyklistów wystartują biegacze. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą o godzinie 10.30. Start zawodów zaplanowano na godzinę 12. Ubiegłotygodniowe wydanie Przeglądu Tygodnia obejrzało ponad 8 tysięcy widzów. Dziękujemy Państwu i serdecznie zapraszamy do oglądania naszego programu w każdy piątek po godzinie 20 na naszym portalu internetowym www.chojna24.pl, kanale YouTube oraz naszej stronie w serwisie Facebook.
Przypominamy i zapraszamy do śledzenia naszych profili w serwisach społecznościowych. Jesteśmy na YouTubie, Facebooku, Instagramie, Twitterze i Snapchacie. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Życzę miłego weekendu oraz spokojnej nocy.